Cześć wszystkim! Właśnie, odcinek, który chciałem bardzo poruszyć, dlatego że, kurczę, jest problem. Jest problem, bo faktycznie rynek motoryzacyjny dostał, nie chcę brzydko się wyrażać, więc powiem biegunki po prostu, powiedziałbym na S, ale jest jak jest. Pojawia nam się problem. Stajemy bardzo często przed dylematem, czy sprzedać, kupić nowy, czy nie sprzedaję, ten będę robił. Jak kiedyś z takiego mema było słynnego, że nie, pierdzielę, nie sprzedaję, będę robił. No doszliśmy do czasów tak naprawdę cofnięcia się o 20 lat w motoryzacji, jeżeli chodzi o teren Polski i Unii Europejskiej, ponieważ nie ma samochodów, a ceny samochodów używanych, oczywiście nie ma samochodów używanych, a ceny samochodów obecne używanych zaczynają, zamiast to, że spadać ze względu na wiek i przebieg, to zaczynają rosnąć. Dlaczego? No dzieje się tak, chyba nieraz tłumaczył wam Waldek Motodoradca, ja też troszeczkę starałem wam się tłumaczyć. Dzieje się tak dlatego, że pandemia, jaka zapanowała, kiedy Chińczyk zjadł nietoperza i cały świat walnął na kolana, oczywiście jest to tylko i wyłącznie żart. A, uśmiecha się przy żarcie, dobrze. Spowodowała to, że wiele krajów Europy przy lockdownach, przy wszystkim, wstrzymało się z inwestycjami. Z wieloma inwestycjami. Marzec, kwiecień, maj pokazały dość niskie wyniki sprzedażowe nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale też troszeczkę u nas. Chociaż u nas wykazywano, że popyt na samochody nowe jest wyższy. Ale co za tym idzie? Jeżeli za granicą był niższy, bo na przykład Niemiec, Holender, Francuz, ktokolwiek inny wstrzymywał się z zakupem, to swojego używanego samochodu nie sprzedawał. W związku z czym w pewnym momencie te samochody zaczęły się kończyć. Na placach zostały już tak naprawdę tylko nieapetyczne kąski, albo apetyczne kąski, ale nie dla handlarzy, tylko dla nas użytkowników. I siłą rzeczy, skoro nie było z czego wybierać, chociaż powódź trochę oswobodziła tą sytuację ostatnio, nie było z czego wybierać, automatycznie zaczęto przywozić troszeczkę droższe auto. No wiadomo, za granicą nie kupisz tanie samochody. Jeżeli do tej pory oglądasz ten program i jesteś nowym widzem, a wierzysz w to, że w Niemczech, w Holandii i tak dalej stoją auta, te, którymi tu jeździmy i one są tańsze niż w Polsce, to jesteś w zarąbistym błędzie. Chociażby dlatego, że fakt, on będzie tańszy, jak zgubisz połowę przebiegu, spawasz drugi przód, wysuszysz po powodzi. Tak to, tak sobie bym powiedział, nie? Z reguły jakieś obcierki, stłuczki parkingowe i tak dalej. No masa rzeczy w porównaniu do cena kontra jakość. Nie wiem, jeżeli sprzedaje samochód i wie co ma, tak w przypadku mojej Toyoty Avensis z 99, którą znowu odkupiłem i pojawia się na vlogach. No to słuchajcie, ja za tą Toyotę z przywiezieniem dałem około 13 tysięcy. Najdroższa, jaka w Polsce stoi, najdroższa, kosztowała 10. Dobrze, nie odbiegaj od tematu. Doszliśmy do pewnej ściany i ta ściana pojawiła się już tak naprawdę w tym roku. Było to poplecznictwo całej sytuacji, jaka miała miejsce. Do tego doszła galopująca złotówka, do tego doszła inflacja na poziomie szalejącego 18-latka na parkingu pod Tesco, kiedy spadł pierwszy śnieg. Do tego tak naprawdę dochodzi wiele czynników innych i mamy końcówkę 2021, w której koncerny samochodowe, takie jak Skoda, ogłaszają wstrzymanie produkcji na jakiś czas, dopóki nie będzie podzespołów do produkcji, bo oni jako tako wyprodukowali samochody, 70-80 tysięcy stoi na placu i nie ma części w postaci chociażby elektroniki. Dalej takie sygnały, plus sygnały, że ceny aut wzrosną nawet o 25% aut nowych, wzbudziły duży zamęt na rynku samochodów wtórnych. Dochodzi do sytuacji, że przykład u mnie, udało mi się kilka Skód w tym roku kupić do spółki, do czegoś tam, ale jedna na przykład zamówiona do produkcji w marcu, do dziś nie ma terminu produkcji. Skoda Octavia. Dochodzi do sytuacji, że Volkswagen i inne duże koncerny zlepiają już ze wszystkiego wszystko. Ja mam nowe Skody, jedną Octavię, jednego Superba, Superba, w którym w ASO tak oglądają go. Ciecze spod niego. Oni nie widzą wycieku. Trzeba dolewać oleju, oni nie widzą wycieku, bo już nie mają jak na gwarancji tych aut brać. Nowe Octavie, każda jednak kupiona w tym roku, a było ich parę, do firm, miała awarię elektroniki, tej właśnie elektroniki, na którą czekali. Wszystkie Octavie miały awarię modułów odpowiedzialnych za te wszystkie wyświetlacze, modułów komfortu, tak to nazwę pokrótce, odpowiadało za to, nie wiem, czy wymieniano ekrany, elektronikę, dotykówki padały i tak dalej, wszystkie jedne. Ostatnia Octavia, która poszła na reklamacji, bo wywaliło jej
tak naprawdę choinkę błędów po 15 tysiącach. Wszystkie możliwe błędy się zapaliły. Line assist, ABS, ESP, ASR i tak dalej, nie jedź, wyskakuj, hamuj i w ogóle. Dostała informację, że do 2 miesięcy może stać, bo trzeba czekać na nowy sterownik. Tak to wygląda. Zatem konkluzja jest taka. Jeżeli dzisiaj faktycznie stajemy przed wyborem i zakupem naszego pierwszego samochodu i jest nam on niezbędny i potrzebny, no to musimy wybierać. Musimy wybierać tak naprawdę jak saper. Czy zaopatrzyć się w miernik lakieru, czy korzystać tak naprawdę ze stron rządowych, na których możemy sprawdzić, mając już dane samochodu, numer VIN, rejestracyjny i tak dalej, możemy sprawdzić samochód. Mamy też chociażby car verticala i okej, trochę trąci lokowanie w tym momencie, ale to nie ma ku celu temu, ale chociażby właśnie taki car vertical. No to jest kolejne narzędzie, które nam pomoże zaraz za miernikiem lakieru, zamiast za państwowymi stronami, zamiast za innymi, nie wbić się na minę, bo tych min jest teraz coraz więcej. Co dają nam takie strony? No właśnie, czym jest car vertical? Możemy za kilkadziesiąt złotych, za 30, 40 nabyć raport na takiej stronie, jak jest car vertical, czyli taka strona, jeżeli ktoś nie umie czytać w internecie i szukać danych o samochodach, a nie jest to łatwe, to jest taka strona, która skupia bazę danych z różnych dostępnych mniej lub bardziej źródeł i teraz po wpisaniu numeru VIN w przypadku na przykład samochodów amerykańskich pokaże nam, czy ten samochód był powypadkowy, jeżeli był powypadkowy, to w jaki sposób, jakie były przebiegi, jak się to odbiło w przypadku aut z zagranicy bardzo często, ale też i polskich, jak pokazały przykłady z Clio lub wieloma innymi, ale życie też pokazało, że możecie kupić raport, który będzie wygenerowany pusty. Co w takiej sytuacji? Teraz chłopaki się nauczyli z car verticala, że z automatu jak przychodzi tak zwany pustak, to albo dają wam jeden gratis, a jeżeli przyszedł taki, który zawiera praktycznie nic informacji, to można pisać na support i w większości przypadków zwracają pieniądze, bo też może dojść do sytuacji, że faktycznie ten przebieg jest raz odbity na poziomie 160 tysięcy, a auto było bezwypadkowe, to czego szukamy w tym raporcie i chcemy więcej? Nie? To jakby to dalej są narzędzia nie wyrocznia, a tylko pomoc przy zakupie auta. Brnąc dalej. Dobra, nie musisz sprawdzać, nie musisz kupować raportów, spoko. Ale stajesz przed coraz trudniejszym wyborem, bo mamy kolekcję i konfekcję aut po powodzi z Niemiec i nie tylko z Europy. Mamy konfekcję aut, które istnieje ryzyko, że jeżeli jest tańsze, a przywiezione z zagranicy, to coś naprawdę mu musiało dolegać i musimy to sprawdzić. Lub mamy jeszcze opcję ostatnią, po prostu poczekać. Ale do kiedy? Ja boję się, a nie chcę spekulować, a broń Panie Boże, nie chcę spekulować, i takiej mocy nie mam, ale boję się, że sytuacja dopiero się rozkręca. Dlatego, że patrząc na to, co się dzieje u nas w kraju, to jak sobie świetnie radzimy z inflacją, to jak mocny jest złoty, frank po 4,50, euro po 4,60, 4,70, zara może po 5, ceny benzyn, mrożenie akcyz, to śmiem wnosić, że od przyszłego roku cena, przykładowo jeżeli w 2019 B5 za 10 koła jakaś zjadliwa chodziła u nas na rynku w 1,9 TDI, tak myślę, że od przyszłego roku taka B5, mimo że on nie młodnieje, może już kosztować 14-15. I to jest taka cena realna, bo ludzie się wstrzymują, aut się nie produkuje, ludzie nie mają, no kończą im się leasingi, zostają przy tych leasingach, te auta nowe, wiecie jak to jest, się sypią, ale i tak nie napełniają rynku. Za granicą tych aut nie ma, nikt ich nie doprotokowuje używanych, ludzie też się wstrzymują, no bo koncerny wstrzymują tak naprawdę na całym świecie. I może dochodzi do sytuacji, w której no, faktycznie jak kupujesz pierwsze auto, jesteś zmuszony do tego, żeby bardzo uważać i troszeczkę przepłacić. Sytuacja się nie uspokoi w przyszłym roku. Absolutnie się nie uspokoi w przyszłym roku. Dalej będzie czkawką i echem odbijać się, myślę, że przez cały 2022, jak nie do 2023. Zatem, jeżeli mamy auto używane, serio, i chcemy je sprzedać, to przeliczmy, za ile my je kupiliśmy, jeżeli 2 lata temu je kupiliśmy, zobaczmy, ile włożyliśmy, zobaczmy, ile jest do zrobienia, bo z reguły sprzedajecie, jak coś jest do zrobienia już, nie? Tam, wiecie, rozrządzik, turbinka, dwumasik, coś tam zaczyna pukać. Zobaczcie dzisiejszą średnią cenę rynkową. Pomyślcie, że znowu musicie, jak kupicie, włożyć te parę tysięcy i zobaczcie, w którym miejscu jesteście. Do którego miejsca dojdziecie? O to mi chodzi. Bo okaże się tak naprawdę w takiej sytuacji, że wy dzisiaj takie auto jak macie, to byście sprzedali po cenie, jak kupiliście,
z zrobieniem. Czyli na przykład jeżeli kupiliście za 2 lata temu takie auto za 12, to dzisiaj możecie je sprzedać za tak naprawdę 14. A jeszcze coś tam będzie do zrobienia, więc ja bym tutaj się wstrzymywał. Ja szczerze, bo tutaj wiele osób się pyta, Michu, a co wybrać, a co kupić, a co zrobić i tak dalej. Ja w tym momencie, jeżeli mam możliwość, to wolałbym naprawić i przeczekać ten okres, niż na pałę, na szybko sprzedawać i kupować byle co. To taka luźna dygresja, bo ten rynek się obróci, on się mocno w przyszłym roku obróci i to już nie są spekulacje, no skoro jeden z największych koncernów, który najwięcej sprzedaje w Polsce i w Europie samochodów, mówi, że no nie damy rady, wstrzymujemy produkcję, bo tego nie ma, tego nie ma. Dobra, nawet jak nie wstrzymają, to stoją u nich auta na placu, zobaczcie, jak do jakiej patologii dojdzie. Dojdzie do genialnej patologii. Skoda jak dostanie sterowniki po zespoły, których brakuje, to myślicie, że sprzeda wam jako nowe auta, te co stoją na placu, czy jako te auta z rocznika 2020, czy 2021, 2022? Mi się wydaje, że w 2021, jeżeli były wyprodukowane i stoją, to w przyszłym roku będą sprzedawane jako 2022, produkcyjne. Dlaczego? Bo produkcja dopiero zostanie zakończona danego samochodu w momencie, kiedy ostatni podzespół trafi pod maskę. Nieważne, że karoseria i wszystko stoi na parkingu od roku z wnętrzem. Tak naprawdę całe auto złożone stoi na parkingu od roku, od pół roku. Nie, wam modelowo się sprzeda pewnie tak i tak. Nie chcę nic mówić, wydaje mi się, że tak może być. No poprawcie mnie, jeżeli tak nie będzie. To wtedy się przyznam i powiem, że tak nie było. A z drugiej strony kto na to udowodni? Ktoś się przyzna? No nie. WAG ma bardzo rychłe tendencje do przyznawania się takichkolwiek wtop. Nie sugeruję to afery dieslowej, absolutnie. Zatem, kochani, jeżeli możecie, trzymajcie, nie sprzedawajcie, nie szukajcie, jeżeli to nie jest koniecznie, jeżeli jest tylko parę złotych, żeby doinwestować, to doinwestujcie, przejeździcie, oszczędźcie tą kasę, bo kolejne kombo, które was czeka od przyszłego roku, to jest kombo związane z częściami, z wzrostem cen usług. Tak, tak wygląda nowy Polski Ład. Wszyscy są równi i równiejsi. Słuchajcie, wszystkie ceny z automatu już poza inflacją, od końca stycznia albo od początku stycznia wjeżdżają od 5 do 10% w górę. Czyli jak płaciłeś 1200 zł za robociznę gdzieś tam, to od przyszłego roku płacisz 1300 za automatu. Przedsiębiorca nie będzie brał tego kosztu na klapę. No, państwo dorzuciło podatków, więc to jest kolejna rzecz. Plus dajmy na to 10% inflacji i się okaże, że koło dwumasowe, które kupiłeś w styczniu tego roku od Zaxa za, 2000 zł, to w przyszłym roku plus cena, bo hurtownia musi zarobić, bo ten, co przewozi, musi zarobić, bo paliwo jest drogie, bo to, bo tamto, będzie kosztować już nie 2300, czy tam 2, ale dobra, dajmy 2300, tylko 2600, 2700, 2800 nawet. I to jest ten prawdziwy scenariusz, o którym się tak nie mówi, bo po co straszyć ludzi. I dlatego wolałbym jeszcze w tym roku naprawiać, ogarniać furę, póki jeszcze leżą stare rzeczy. To najlepsza sytuacja, niechaj pokaże z firmą, z którą współpracuję, z którą robimy zestawy wspólne, Neo, czyli grupa Topex. Przecież dochodzi do sytuacji, w której Neo ma nowe zamówienia, nowe walizki z narzędziami, nowe w sensie stare, przykładowo 90 parę elementów i u nich na sklepie taka walizka stoi po 260 zł, a na Allegro jest po 200. Co Neo oszukuje? Nie. Na Allegro jest jeszcze rzut, który był sprzed podwyżek cen. Cen stali, cen wszystkiego. Więc na razie, jeżeli możecie, to tylko taka dobra rada, nie musicie się z nią zgadzać, to po prostu, nie wiem, już któryś odcinek się tak dzieje. Jeżeli możecie, to po prostu wstrzymajcie się i tyle, swoje trzymajcie, o swoje dbajcie. I to jest taka konkluzja, nie pchajcie się na siłę, mieście siły na zamiary, różnie może być. Ja będę was informował na bieżąco, jak rynek motoryzacyjny reaguje. Wiecie, wszakże 5 jednostek warsztatowych mam, kolejne 5 w otwarciu. Widzę na bieżąco, co się dzieje u klientów, widzę na bieżąco, co się dzieje z cenami, widzę na bieżąco, co się dzieje z hurtowniami, olejami, dostawami itd. Też już zbliża się tak naprawdę koniec roku wielkimi krokami i ogłoszenie nowej serii od przyszłego roku, nowej grubej serii, fajnej serii. Mam nadzieję, że nie ostatniej nowej serii, którą wymyśliliśmy, ale takiej, która trochę znowu zmieni kierunek tutaj motoryzacyjnego YouTube'a i zrobi takie kombo najpopularniejszych rzeczy, jakie miały miejsce, więc co? Słuchajcie, zgadzacie się ze mną, jesteście ze mną, kciuk w górę, nie zgadzacie się, kciuk w dół. Każdy ma prawo wyboru, ale jak macie inne przemyślenia i pomysły, napiszcie po prostu je w komentarzu. No właśnie, i zanim skończę, to teraz dam blok reklamowy, takie o lokowanie produktu.
Czyli do końca roku trwa promocja na mobi.pl, a od nowego roku coś nowego, więc wymyślimy. I mam nadzieję, że znowu skorzysta dużo osób i wielu osobom to, chociaż zawsze wiecie, to 100, 150. Nie, to nie jest mało. To nie jest mało. W Polsce żyje 2 miliony osób w skrajnym ubóstwie, czyli ma poniżej 20 zł na dzień przetrwania. Takie 150 zł dla takiej osoby to jest tak naprawdę ponad tydzień życia. No, ale to taka tylko abstrakcja. No właśnie, a czym jest mobi.pl? Właśnie, do końca roku trwa promocja na mobi.pl i o ile cały rok zeszły było mobi.pl z nami, o tyle w tym roku były naprawdę fajne akcje, dlatego że Mubi wspierało przede wszystkim akcję ponownego odkupienia E36 dla widzów. Mubi zrobiło też swoje Q7 moimi rękami dla widzów i to było bardzo fajne. O tyle promocja na Mubi cały czas trwa i to jest nie tylko 150 zł za to, że kupicie sobie polisę na stronie, jeżeli będzie Wam pasowało, ale czym jest Mubi.pl? Mubi.pl to jest porównywarka ubezpieczeń OC, AC, NW. Wystarczy wejść w podany link w opisie, wprowadzić dokładnie, rzetelnie dane Waszego samochodu, obliczyć składkę, ułożą one Wam się od najtańszej do najdroższej i jeżeli będzie Wam pasowało lub będzie konkurencyjna dla tej stawki, co macie od Waszego agenta ubezpieczeniowego i zakupicie z tego linku, to na Wasze konto w ciągu kilkunastu dni wraca 150 zł. Ale czy to koniec? Nie, oczywiście, że nie, dlatego że ta promocja to jest jedna część. Druga część jest taka, że dostajecie malutki kodzik, który możecie polecić znajomym. Jeżeli ci znajomi z pomocą tego kodu kupią również polisę na Mubi, to jasne, że dostaną zwrot, ale Wy za każdego znajomego dostaniecie 50 zł. Sumarycznie może uzbierać Wam się aż 2000 zł ze wszystkich promocji. Właśnie, czy to działa na pierwsze auto, na drugie, na trzecie? Wszystkie informacje macie zawsze, jak w każdej promocji, na stronie w warunkach i regulaminach promocji, tak samo jak konkursu. Zatem klikajcie i biegajcie sobie i zobaczcie, czy Wam się opłaca. Słuchajcie, wszystkie sznurki macie w opisie. Piszcie, 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 bo ja chciałbym, żebyście pisali komentarze. Chciałbym, żebyście też pisali odczucia, jak na Was to wszystko wpływa, jak Wy widzicie te sytuacje z rynkiem motoryzacyjnym. Ja widzę, bo ja przeglądam te ogłoszenia. To nie jest tak, że ja sobie idę, kupuję nowe samochody. Nie, ja też zbieram stare samochody, kupujemy auta do odcinków, robimy auta dla klientów, jakby... Największej dupie jesteśmy na przykład w momencie, kiedy przyjeżdża do nas ktoś na projekt, gruby projekt, typu 100 tysięcy złotych, zaczynamy projekt w styczniu, zamawiamy dużo rzeczy, coś po drodze wychodzi i szacunki, które mieliśmy na przykład na jakieś sprzęgło, które kosztowało w marcu, kwietniu tego roku, kosztowało 6 tysięcy złotych, teraz kosztuje 8. I też nie jest tak łatwo, nie? To też nie jest taki einfach. To wszystko tak zaczyna wariować, więc no trudno, słuchajcie. No, nie ma dzisiaj słowa klucz. A czemu nie ma? A niech będzie. Słowo klucz to słowo klucz. Klucz, który nie otwiera żadnych drzwi. Wpiszcie w komentarzu klucz. Ostatnio było kilka tysięcy komentarzy, więc pokażcie siłę, kto dotrwał do tego miejsca. Dziękuję, uciekam, trzymajcie się. Cześć. Kurde, no jak mi się... To się wyrobiło już te klamra. Może ona się...